Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Znowu Tyflo Podcast i ja, czyli Tomek Bilecki przy mikrofonie. Dzisiaj Reaper i kolejna zmiana. Może nie zmiana, bo bez przesady, nadal Osara, nadal Reaper, wersja ta sama. Zmiana bardziej polega na strukturze samych podcastów, może tak, ponieważ coraz częściej zadają mi ludzie pytanie, jak używać Reapera w sytuacji takiej albo innej. Do podcastów, do nagrywania zespołu, do cięcia nagrań i tak dalej, i tak dalej. I postanowiłem, że zamiast część pierwsza, druga, piąta, jedenasta, to po prostu spróbuję robić takie podcasty, jak używać Reapera do. I dzisiaj podstawy, czyli właśnie do nagrywania, do montażu plików, do podcastów, do cięcia nagrań już gotowych. Tak, Reaper mamy zainstalowany. W drugiej części też troszkę wytłumaczyłem, natomiast niejednokrotnie okazuje się to za mało, dlatego dzisiaj troszkę to spróbuję rozszerzyć, może jakoś bardziej wytłumaczyć. Mam uruchomionego Reapera. No i załóżmy, że chciałbym nagrać, nie wiem, podcast, audycję, coś. Przede wszystkim, i o tym warto zawsze pamiętać, jeżeli coś nagrywamy, najpierw stwórzmy do tego projekt. Po prostu po to, że gdy nie stworzymy projektu, program nagra nam wszystko w folderze Documents and Settings, we wszystkich sesjach. I wszystkie nagrania z Reapera będziemy potem mieli w jednym ogromnym folderze, co naprawdę, proszę mi wierzyć, będzie potem problemem. Więc zawsze warto sobie zakodować, że sesję zaczynamy od stworzenia projektu, zwłaszcza jeżeli chcemy coś nagrywać. Ctrl S jak save. Ja mam NVDA i taki program, znaczy wtyczkę do NVDA, która zamiast słowa pole edycji mówi, wydaje dźwięki, ale tak naprawdę to jest NVDA. To jest wtyczka unspoken, o której kiedyś mówiłem. Widopijasz 3RPP. Nazwa pliku. Powiedzmy podcast. Podcast RAPRV530. Mamy projekt pod tytułem podcast. No i żeby coś nagrać, trzeba stworzyć ścieżkę. Tworzymy ścieżkę skrótem Ctrl plus T. Pokazał nam się pole edycji, oczywiście, tak jak zresztą tłumaczyłem. Nagranie. Mamy nagranie. I trzeba teraz zrobić tak, żeby nam się nagrywało. To znaczy inaczej. Domyślnie Reaper ustawia nagrywanie mono z lewego kanału. To już też tłumaczyłem w drugiej części. I tłumaczyłem, jak to przestawić. W razie czego przypomnę menu kontekstowe. Kontekst menu. I najlepiej w górę. Track in, track red, automat, input, input, mid input, stereo rozwijane i. Input stereo, jeżeli chcemy mieć nagranie stereo. Line, jeden, z, trzy. Normalnie będzie tam L slash R bodajże, czyli lewy i prawy kanał naraz i tylko tyle, bo większość kart jest stereofoniczna input. Tylko, nie wielokanałowa. Natomiast jeżeli się cofniemy i strzałkę w górę. Input mono oznaczone, input, rozwijane i. Mono. To jest zaznaczone, rozwijane, jeżeli to rozwiniemy. Line, LR oznaczone, L. Line, no, LR, ale no, to jest lewy kanał. Line, LR, L2, Z4. Potem 2, to jest zawsze prawy kanał. Ja chcę nagrywać mono, bo mi stereo niepotrzebne, więc nic tutaj nie zaznaczam, tylko naciskam F7. Armed. W tej chwili ścieżka jest uzbrojona, przygotowana do nagrywania. Jeżeli chcemy słyszeć to, co się nagrywa, możemy wcisnąć F8. Normal. Tak jak mówiłem, i w tym momencie mnie słychać podwójnie. Not record monitor off. Jeżeli chcę, żeby mnie nie było słychać, najlepiej nacisnąć dwa razy F8, bo ten tryb monitoringu ma trzy tryby. Drugi tryb, not when playing, jest przydatny bardziej w sytuacjach, kiedy nagrywamy coś
albo z zespołem, albo no, w takich sytuacjach bardziej rozbudowanych, powiedzmy sobie. No i startujemy nagrywanie, naciskając klawisz R. W tym momencie nagrywanie się włączyło. Mogę powiedzieć: dzień dobry, witam w moim Turbo Podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Poruszę takie i inne tematy. Oprócz tego przywitam się i pożegnam się. Tak jak tłumaczyłem w drugiej części, żeby zapisać nagranie, najlepiej wcisnąć spację i jeszcze raz spację, żeby nagranie zapisać, bo najpierw naciskam stację, stopuje nagrywanie, zatrzymuje, potem pojawia się takie okno dialogowe, w którym, tak jak zresztą prezentowałem w drugiej części, określam, czy nagranie ma być na pewno zapisane, czy też nie. Może chcę zmienić nazwę tego nagrania, tam też to można zrobić. Ja już to pokazywałem. No i teraz to, co jest najważniejsze w podcastologii stosowanej, a czy najważniejsze, jedna z ważniejszych rzeczy, czyli no montaż tego, co się nagrało. I tu, no to trochę tłumaczyłem, ale spróbuję jeszcze raz wytłumaczyć, bo to jest bardzo tak naprawdę ważne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle w Reaperze i w obróbce plików przez Reaper. Czyli czym jest item? Najłatwiej item porównać do taśmy magnetofonowej. Może pamiętamy, a myślę, że gro słuchaczy na pewno gdzieś tam albo pamięta, albo gdzieś tam słyszało, albo czytało, że taśmę magnetofonową, jeżeli trzeba było zmontować, klej nożyczki przygotować i no, przecinamy taśmę, kleimy taśmę i tak dalej. W Reaperze koncepcja jest bardzo podobna. Każde nowe nagranie bądź zaimportowany plik do Reapera to można sobie wyobrazić jako kawałek taśmy. I z tym kawałkiem taśmy można zrobić no trochę więcej oczywiście niż z taką klasyczną taśmą. Niemniej powiedzmy, że można to potraktować jako swego rodzaju analogię. Tak jak w przypadku taśmy magnetycznej, trzeba wyciąć kawałek taśmy, aby coś wyciąć i pozostałe brzegi poniekąd skleić. Przecinamy taśmę, czyli item, klawiszem S. Najpierw oczywiście musimy zaznaczyć, który fragment taśmy trzeba przeciąć, bo jeżeli teraz znowu sobie wcisnę nagrywanie, znowu nagrywam teraz drugą część mojego wspaniałego podcastu, w której nie powiem o niczym szczególnym, bo co tu mówić. I znowu spacja raz, spacja drugi raz. Mam dwa nagrania, czyli dwa kawałki taśmy. I teraz, żeby z pierwszej, na przykład chcę wyciąć ten początkowy fragment, że mam mikrofon, znaczy, że włączyłem nagrywanie i chcę zostawić tylko ten fragment, że zaczął mi się, że dzień dobry Państwu, będę mówił o tym i owym. Muszę zaznaczyć ten fragment, czyli zaznaczyć to nagranie. Ctrl strzałka w lewo. 2, 1 nagranie. Tu mam 2, 1 nagranie. I to jeszcze raz. 1, 1 nagranie. 1. Ponieważ każdy item ma swój porządkowy numer na ścieżce. I ten numer jest poniekąd zmiennym. To znaczy, jeżeli usunę na przykład ten pierwszy item, to ten, który był drugi, będzie pierwszy. Czyli najpierw mam numer itemu, w zasadzie numer, no poniekąd numer, po prostu kolejność, który to jest item na ścieżce, a potem jego nazwę. Przy czym tutaj nazwą jest jeden, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No więc mam zaznaczony ten jeden pierwszy kawałek. No i teraz muszę uciąć taśmę, no po tym,
kiedy skończyłem mówić te głupoty na początku. Wciskam play, czyli spację. W tym momencie nagrywanie się włączyło. Mogę powiedzieć dzień dobry, witam. W pauce. Pauza, kontrol, spacja. Teraz żeby się cofnąć. Mogę się cofać albo dużymi krokami. Mniej więcej po 2 sekundy. Page up, page down. Spacja. Dzień dobry, witam. Całkiem nieźle mi się tutaj cofnęło. I przecinam item, czyli tą hipotetyczną taśmę. Literą S. Jeden item added. Jeden item added, no bo taśma mi się przedziała na 2. I w tej chwili dlatego on tak powiedział. I teraz mam już 3 itemy, czyli 3 kawałki tej hipotetycznej taśmy. 2, 1. I pierwszy muszę usunąć. Z tym, że żeby te 2 kawałki taśmy dojechały mi poniekąd do początku nagrania, muszę nacisnąć Alt-P aż do momentu, gdy usłyszę to albo to. I teraz, jeżeli utnę, czyli wywalę ten pierwszy kawałek, który nagrałem, klawiszem DEL, oczywiście muszę tylko zaznaczyć kontrol strzałka lewo, wciskam DEL. Jeden item removed. Jeden item removed i w tym samym momencie reszta itemów dojechała mi do początku projektu. Czyli odtwarzając od samego początku, słyszę dzień dobry, witam w moim turbo podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Stop. I tak dalej. Teraz jeżeli chcę coś uciąć ze środka, postępuję dokładnie tak samo, jakbym postępował z taśmą. Czyli jeżeli chcę wyciąć kawałek taśmy, muszę uciąć ten kawałek, czyli nożyczkami z jednej strony, nożyczkami z drugiej strony tego fragmentu i no, normalnie by było tak, że te 2 kawałki taśmy pozostałe musiałbym przyciągnąć do siebie i je skleić. Reaper może mi to zrobić automatycznie. Zaznaczam fragment taśmy, czyli item, który chcę przeciąć i załóżmy chcę przeciąć. Chcę wyciąć ten długi oddech po moim turbo podcaście. Po podcaście chcę tutaj wyciąć tą przerwę, czyli na początku przerwy wciskam S. Jeden item added. Przeciął mi się item, czyli ta niby taśma. Odtwarzam dalej. Pauce. Spacja po tej pauzie. Dzisiaj będę mówił. Stop. Zawsze play, stop, stop wraca do momentu, z którego zacząłem odtwarzać. Pauza, no zatrzymuje w miejscu kursor. Więc jeżeli chcę sprawdzić, czy dobrze mi się ucięło, mogę spacją odtworzyć, zatrzymać. Dzisiaj będę mówił o tym i o... Stop. No i się zachował, ale dobra. Wciskam S. Jeden item added. I w tej chwili jedyne, co mi pozostało, to ten item, czyli znowu kawałek taśmy niby, ten środkowy usunąć. 3, 1, 2, 1. To jest prawdopodobnie drugi, sprawdźmy. Stop. Tak, to jest rzeczywiście ten. I usuwam klawiszem DEL. Jeden item removed. Jeden item removed. I w związku z tym, że kombinacją klawiszy Alt-P ustawiłem w ten sposób, że reszta itemów, czyli tych kawałków taśmy, automatycznie mi się przybliży do tych kawałków pierwszych, po prostu żeby nie było dziury, tylko żeby te następne kawałki się automatycznie, że się tak wyrażę, sklejały. Powinno mi się wszystko skleić. Sprawdźmy. Przesuwam się do początku, Control Home. Zacznę odtwarzanie. Dzień dobry, witam w moim turbo podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Poruszę. Stop. Jest. To jest jeden sposób na wycinanie, zwłaszcza większych kawałków. Natomiast jeżeli chcę wyciąć, no nie wiem, 10 milisekund albo takie króciutkie y, mogę oczywiście próbować ustawić się za tym y i wycinać taki malutki fragmencik, ale jako że no, Reaper to jest Reaper i to nie jest taśma, tylko to są tak naprawdę fragmenty plików. Reaper pozwala na ich wydłużanie i skracanie.
To znaczy, że jeżeli item zaczyna mi się za wcześnie, tak jak w przypadku tego drugiego itema, jak zwykle przemieszczam się między nimi kombinacją klawiszy Ctrl strzałka, lewo-prawo. Mogę przyciszyć syntezator. I jeżeli chcę wyciąć to Y, to mogę przesunąć lewy brzeg markera w prawo. W tym celu włączam klawiaturę numeryczną i Ctrl 4 przesuwam lewy brzeg markera, znaczy nie markera, tylko itemu w lewo, a Ctrl 6 w prawo. Dzisiaj będę mówił o tym. I tak przesuwając tą lewą krawędź w lewo lub w prawo, mogę odzyskiwać lub wycinać kolejne fragmenty nagrania. I po tych manipulacjach całość brzmi w ten sposób. Dzień dobry, witam w moim turbo podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Tutaj uwaga. Należy pamiętać o tym, że kiedy robimy tę operację z przesuwaniem lewej lub prawej krawędzi itemu, item nie jest ruszany pomimo wybrania trybu Ripple, czyli przestawienia Alt-P tego trybu Ripple na All Tracks albo One Track. To dzieje się tylko przesuwanie automatyczne itemów w momencie, gdy wyrzucamy item, czyli go usuwamy, lub dodajemy. I wtedy te itemy się poniekąd rozszerzają w taki sposób, aby zrobić miejsce na to, co dodajemy w przypadku dodawania. Można ręcznie takie itemy przesuwać wzdłuż osi czasu. Trzeba taki item zaznaczyć, Ctrl strzałka lewo-prawo i numeryczną czwórką i szóstką o bardzo niewielkie odstępy czasu można je w lewo lub w prawo przesuwać. Domyślnie to są 0,02 sekundy, więc rzeczywiście to są bardzo niewielkie odcinki czasu i można tutaj bardzo precyzyjnie sobie to wszystko regulować. I można się troszkę cofnąć, page up nacisnąć i odtworzyć, sprawdzić jak wyjdzie. Turbo podcaście. Dzisiaj będę... Jeszcze można troszkę przesunąć ten item. Znowu wciskam i trzymam czwórkę numeryczną. Spacja. Turbo podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o... Całkiem nieźle wyszło. Czy się słychać jakieś tam ucięcie, niemniej też się tu nie ma co bawić w chirurgów. W ten sposób można wycinać dowolny fragment nagrania. Jeżeli musimy jeszcze bardziej precyzyjnie wszystko ciąć, można przesuwać się klawiszami strzałek lewo-prawo, to o tym też mówiłem, i wtedy przesuwamy się o bardzo niewielkie odcinki czasu, przy czym w głośnikach słychać przy tym przesuwaniu ruch kursora. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli taśmę w magnetofonie i ją bardzo powolutku przesuwali, ale ta taśma była przez cały czas w głowicy, więc było słychać, co robimy. Tak samo strzałka w lewo będzie pomalutku cofać. Podcast. I w ten sposób można bardzo precyzyjnie ustawiać sobie kursor dokładnie w tym momencie, w którym chcemy dokonać, załóżmy, przecięcia itemu. Ten krok, czyli szybkość przesuwania strzałkami, można regulować i w tym celu naciskamy raz lub więcej razy numeryczny plus i minus. 120 pik, 144 pik, 172, 800 piksel sekund. On tutaj mówi, ile pikseli na sekundę, ale plusem zmniejszamy ten krok, czyli dokonujemy bardziej precyzyjnych przesunięć, większej, jakby włączamy większą precyzję. I teraz, kiedy
będę się przezywał strzałkami, to no praktycznie nawet nic nie słychać, bo to jest tak wolno, że tu w ogóle coś tam ewentualnie słychać. Oczywiście, jeżeli w drugą stronę. Na 19 zamiast tu. Good news, Mati. Tam w moim turbo podcast. To każde przesunięcie powoduje mniej precyzyjną zmianę pozycji kursora. Nigdy by nie była potrzebna maksymalna precyzja, ponieważ nawet rozdzielczość plików WAV nie pozwalała na użycie tej maksymalnej precyzji. Po prostu to wykracza poza rozdzielczość standardowych plików WAV o próbkowaniu i 44, 100, i 96, i chyba nawet 192. Także to może być wybitnie precyzyjne. Problem tylko polega na tym, że jeżeli tą precyzję ustawimy na malutką, naciskam strzałkę w prawo i puściłem. Reaper nie ma możliwości odtwarzania szybciej niż dwa razy przy takich ruchach kursora. Więc jeżeli nawet ustawimy taki krok, w którym po każdorazowym naciśnięciu strzałki Reaper przejdzie o na przykład 10 sekund do przodu, to szybkość odtwarzania będzie maksymalnie dwukrotnie większa i po prostu trzeba będzie poczekać, aż to odtwarzanie się zakończy, ewentualnie nacisnąć tematy, play. I wtedy oczywiście zaczynamy normalne odtwarzanie, a wszelkie odtwarzanie wynikające z ruchów kursora się przerywa. De facto to 100 tysięcy, nie wiem czemu SMP nie czyta tych zer po przecinku. Tak wygląda podstawowe wycinanie fragmentów. Teraz w momencie, gdy chcemy dodać sobie jakieś intro, no bo powiedzmy w trakcie nagrywania podcastów to jest raczej rzecz normalna. Najlepiej stworzyć do tego osobną ścieżkę. Osobną ścieżkę na intro. Dlaczego? Dlatego, że wtedy można na nasz głos dodać jakiś efekt, natomiast intro zostawić jak jest, ponieważ często te intra są od razu poddawane jakieś tam masteringowi generalnie rzecz biorąc i to nie brzmi źle, natomiast ze swoim głosem warto czasami, zazwyczaj coś tam zrobić. Tworzymy więc nową ścieżkę, Ctrl-T. Tu sobie wpisujemy nazwę ścieżki, na przykład oprawa. I teraz, tutaj się przyda to rozróżnienie, kiedy wciskamy lewy Alt-P. Mamy ripple off, czyli w tym momencie, jeżeli wycinamy jakiś item, pozostałe itemy były jak są w tych samych miejscach. Reaper ich nie przysuwa, nie skleja automatycznie. Po prostu robi się dziura po wycięciu. To jest na przykład dobry tryb, gdy nagrywamy wokal i chcemy uciąć oddech. Natomiast no wtedy sklejenie refrenu ze zwrotką raczej jest niewskazane. Następny tryb. Ripple per track, czyli itemy są w razie czego sklejane, ale w obrębie tylko jednej ścieżki. Jeżeli na inną ścieżkę coś wkleimy, coś z niej usuniemy, to pozostałe ścieżki nie ulegają żadnym zmianom. Natomiast tryb Ripple All Tracks, jeżeli na pierwszą ścieżkę dodam jakiś plik albo wytnę część, to itemy na pozostałych ścieżkach również jakby się w taki sposób sklejają. To znaczy odpowiedni fragment na pozostałych ścieżkach również jest wycinany lub również jest tworzona cisza. I w momencie, gdy chcemy
dokleić intro do podcastu, to najlepiej jest użyć tego trybu, ponieważ wtedy jak dokleimy sobie jakiś kawałek czegoś, muzyki załóżmy, to nasz tekst, który nagraliśmy na pierwszej ścieżce, przesunie się w taki sposób, aby zaczynał się po tym, jak wybrzmi muzyka. Import file, wid 1, żółte, rpp, jać, alarm 1, intro 11, widok, pod, klad, git 2, 3, pad, audio, intro p, 0, intro rpp, 3, intro wax, 30, port, sax. Więc jeżeli wkleję tutaj intro od naszego tyflopodcastu na drugą ścieżkę, to usłyszymy najpierw Fundacja Intro Tyflopodcastu. Prezentuje. Ono sobie oczywiście chwileczkę potrwa, bo ono takie jest i... Dzień dobry, witam w moim turbopodcaście. Stop. Tak jest. I teraz tak, jeżeli chciałbym zrobić tak, jak to się robi na przykład właśnie w tyflopodcaście, że wokal odrobinę nachodzi na intro, zaznaczam na pierwszej ścieżce pierwszy item i przesuwam go, trzymając czwórkę. Tak, dobry, stop, dobry, dzień dobry. Stop, 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 troszkę trzy, nawet trzy, cztery, trzy, dwa, dwa, mogę zmniejszyć tą precyzję, żeby to krócej trwało. Dzień. Stop. I teraz, kiedy przesunąłem ten item czwórką, troszkę się cofnę. Dzień dobry, witam. I teraz, kiedy jeszcze kończy się ten wstęp, mogę już usłyszeć mój głos. Teraz, jeżeli chcę nagrać, znaczy nagrać, wkleić do tego wszystkiego outro, jakieś zakończenie, to najlepiej przejść na koniec projektu, czyli Control End, przejść na drugą ścieżkę, oprawa i dwa razy insert, import, żeby wkleić plik i outro, outro, wav, 40, port, outro, kropka, wav. Dwa. I ostatnie kilka sekund, bo co tu mówić. Był to Tyflo Podcast. Stop. I w ten sposób zrobiłem intro i outro do podcasta. Jeżeli chciałbym, żeby tutaj był jakiś podkład, to mogę sobie albo na tej samej ścieżce, na której jest intro i outro, dwa, albo dla wygody stworzyć osobną ścieżkę. Muzyczka. Trzy, muzyczka. Muzyczka. I teraz tak, żeby wkleić podkład, najlepiej przestawić ripple na off. Ripple off. Dlaczego? Po prostu po to, żeby wkleił się podkład nie przed tym, co mówię, no tylko najlepiej, no żeby grał jednocześnie podkład i żeby jednocześnie było to, co mówię ja. Więc tam, gdzie chcę wkleić podkład, naciskam dwa razy insert na ścieżce muzyczka. Wikrotki. I podkład git 3, 2, 4, baksa, podkład rp, podkład 2, 4, podca. Podkład kropka. 1, 1. Wave. Blast. Dobry, witam w moim turbo podcaście. Stop. I w ten sposób mam podkład intro i outro. Oczywiście jeden, mogę tutaj jeden się bawić i przesunąć ten podkład w taki sposób, żeby mi wszedł idealnie w takt podkładu, znaczy intra. Tyflo podcast. Troszkę jeszcze. Tyflo podcast. Dobry, witam. Okej. Okay. Wszystko fajnie, tylko muzyczka jest oczywiście głośno. Można ją ściszyć i to na kilka sposobów. Można ściszyć po prostu ścieżkę. Ścieżka muzyczka. Ctrl Shift P. Parameter Deep and Volume. Volume. I ustawiam minus 7, minus dB, minus 20, minus 13, minus 13,9. I Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam w moim turbo podcaście. Dzisiaj będę mówił o tym i o. Stop. Podkład jest rzeczywiście ciszej, natomiast jest podkład jakby przez cały czas z taką samą głośnością. Często chcielibyśmy zrobić tak, że podkład na początku jest
głośniej i dopiero w momencie, gdy my się pojawiamy, nasz głos się pojawia, podkład się zcisza. To oczywiście można zrobić. Ustawiam głośność podkładu na no, do oryginalnej wartości. Zaznaczam ten item, czyli podkład. Tyflo Podcast. I kiedy ja mówię dzień dobry? Dzień dobry, witam. Stop. Dzielę go na dwa itemy, czyli przecinam go. Jeden item added. Robię przecięcie. Po co? Dlatego, że mogę zaznaczyć wtedy raz tą dalszą część itemu. Dwa podkład, dwa, dwa. I teraz tą dalszą część itemu mogę item ściszyć. Czyli drugi item, kiedy nacisnę na nim Ctrl Shift P. Item volume. Item volume. I item ściszam. Minus 7, minus 13, dzieliję podca. O te 14 dB. I w tym momencie. Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam w moim Turbo Podcaście. Stop. I w tym momencie, dokładnie wtedy, kiedy ja zacząłem mówić, podkład się ściszył. A co będzie, kiedy ja będę chciał zrobić tak, żeby mi się podkład nie ściszał gwałtownie, tylko płynnie? Tu jest sprawa dosyć prosta, wbrew pozorom. Wystarczy, że przesunę lewy brzeg drugiego itemu. Dwa, dwa, dwa. Dzień dobry, tego cichszego, w lewo, czyli Ctrl 4, kilkanaście razy, kiedy mamy tą precyzję mniejszą. I co się teraz stało? Brzeg lewego itemu został rozciągnięty w ten sposób, że zaczął nachodzić na koniec poprzedniego. Reaper domyślnie ma takie coś, co nazywa się crossfade, czyli w momencie, kiedy jeden item nachodzi na drugi, w trakcie tego, jakby w trakcie tego odcinka czasu, kiedy te dwa itemy grają równocześnie, ten pierwszy, poprzedni się ścisza, a drugi się sukcesywnie przygłośnia. I teraz w momencie, gdy tak naprawdę dwa itemy grają to samo, ponieważ kiedy wydłużam brzeg tego drugiego itema, to tak naprawdę ja go nie wydłużam o ciszę, tylko w związku z tym, że Reaper ma coś, co się nazywa nieniszcząca edycja, to tak naprawdę wszystkie pliki i również to, co wyciąłem, to na dysku nadal jest. I w razie czego można to próbować odzyskać, po prostu ładując jeszcze raz plik na ścieżkę. W każdym razie, jeżeli ten item, tą lewą krawędź przesuwam w lewo, to tak jakby odzyskuje mi się ten kawałek taśmy, który uciąłem. Ja to jeszcze potem pokażę na tekście. W każdym razie, dla uproszczenia, jeżeli chcemy zrobić takie płynne ściszenie, najlepiej przedzielić item na dwa, drugi item ściszyć i drugi item przesunąć jego początek klawiszem czy kombinacją klawiszy Ctrl plus numeryczne 4 kilkanaście razy, czy w jakim, no, w zależności od tego, czy chcemy to ściszenie mieć dłuższe czy krótsze, w lewo. Co nam wyszło? Dzień dobry, witam w moim Turbo Podcast. I słyszymy, że podkład się ścisza i wchodzi mój wokal. Jeżeli chcę to ściszenie zrobić nie aż takie długie, po prostu zaznaczam drugi item i ten lewy brzeg przesuwam w prawo. Dzień dobry. Słyszę. Mogę go jeszcze. Dzień dobry. I mogę sobie go wydłużać, ściszać. Dzień dobry, witam. Jak mi się żywnie podoba. Jeżeli chciałbym natomiast zrobić tak, że najpierw wchodzi mój głos i dopiero potem podkład się ścisza, muszę znowu ten drugi item zrobić w miejscu początek, tam gdzie on się rzeczywiście zaczyna, tu się muszę pobawić z tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest. I muszę wydłużyć z kolei pierwszy item w ten sposób, żeby zaczął nachodzić na drugi.
Czyli znowu kombinacja klawiszy, z tym, że tym razem z altem. Alt 4, przesuwam prawą krawędź w lewą stronę, czyli koniec przesuwam w lewo, a alt 6. Numeryczne przesuwam w prawo. I posłuchajmy. Dzień dobry, witam w moim turbo podstop. I rzeczywiście, najpierw był mój głos, później item się zaczął wyciszać. Tak samo, jeżeli chcę wyregulować tego długość, mogę sobie alt 4 troszkę to zmniejszyć. Dobry, witam w moim... Stop. Proszę bardzo, mamy praktycznie tak samo jak na audycji. No i oczywiście ten podkład trochę trwa. My chcemy go skończyć dokładnie wtedy, gdy kończy się nasz głos. Więc muszę pójść do momentu, w którym ten nasz głos się kończy. I tam się sobie page down. Teraz. No i powiem o nitulnym, co tu mówić. No właśnie, tutaj mniej więcej się kończy, więc znowu dzielę na dwa. Drugą część wywalam. Co tu mówić. Był to. Oczywiście został kawałeczek ciszy, więc teraz, jako że mogę sobie początek i koniec tego itemu przesuwać, przesuńmy sobie koniec w prawo. Więc sobie odrobinkę odzyskajmy. I... Bo co tu. Był to tyflo. No właśnie. No, nie było to najszczęśliwsze ucięcie, ale w każdym razie może wiadomo, o co mi chodzi. Teraz jak to jest z tym przesuwaniem lewej, prawej krawędzi, o co w tym wszystkim chodzi? Wezmę sobie na warsztat kawałek mojej wypowiedzi. Teraz tak, zostawiłem z całego tego quasi podcasta humorystycznego tylko kawałeczek. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Tyle. I teraz... Ten fragment wkleiłem sobie nawet nie na początku nagrania, tylko gdzieś tam. Po prostu przesunąłem ten fragment jakoś troszkę w prawo i mam jeszcze w związku z tym po lewej i po prawej sporo miejsca na osi czasu projektu. Zaczyna się to w ten sposób. Dzisiaj będę mówił o tym. Dzisiaj będę mówił. Jeżeli przesunę sobie lewą krawędź, Ctrl 4, ileś razy, tak solidnie, powiedzmy, i jeżeli się cofnę troszkę, dzisiaj będę mówił o tym, jak słychać, przesuwając lewą krawędź itemu, odzyskałem kawałek nagrania, ten, który wcześniej kasowałem. I to rzeczywiście tak działa. Jeżeli wycinam kawałek nagrania, to potem Ctrl 4 mogę, jakby przesuwając tą lewą krawędź do tyłu, odzyskuję to, co wcześniej uciąłem. To jest właśnie zaleta nieniszczącej edycji, czyli tego, że po wszelkich zabiegach montażowych tak naprawdę na dysku mamy wszystko. Tak samo, jeżeli prawą krawędź przesunę. Przypomnę jeszcze raz, na czym to się skończyło, ten mój wycięty fragment. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Tutaj uciąłem. Teraz Alt 6 przesuwam koniec itemu w prawo, czyli do przodu. Alicja jest dostępny, alert. I spacja. Dzisiaj będę mówił o tym i o owym. Poruszę takie i inne. Czyli znowu jakby odzyskałem dalszą część tego, co mówiłem. I w ten sposób można sobie bardzo ułatwiać pracę. I w ten sposób można dosyć szybko sobie wszystko ciąć.
Tego samego mechanizmu można również używać do oczywiście czyszczenia nagrań z różnego rodzaju jakichś zastanawiań się tego, kto mówi, ja tak właśnie robię, czyli wszelkie, jeżeli ktoś nagrywa. To ja to biorę, ucinam z jednej, z drugiej strony klawiszem S i ustawiam ripple na all tracks, więc automatycznie te ucięte części się sklejają. Zresztą mogę to pokazać. Załóżmy, że weźmiemy sobie podcast Rafała Kiwaka. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś o Androidzie będzie mowa, konkretnie o jednym programie androidowym, który ma szerokie zastosowanie, no i bez którego, myślę sobie, trudno się obyć, bo wyobrażacie sobie Państwo funkcjonowanie... Na początku nie będzie wiele. Jednak menedżer plików został dostępny do 10... No proszę bardzo. Menedżer plików został... Tutaj początek pomyłki. Wciskam S. Jeden item. Strzałkami. Jeden item. Na koniec pomyłki zaznaczam item, czyli ten wycięty fragment. Del. Mogę sobie kontrolnie sprawdzać, jak wyszło. Został dostępny. Stop. No właśnie, nie zaznaczyłem ripple, więc muszę zrobić undo, czyli Ctrl Z. To jest cofnięcie ostatniej akcji. Ripple all track. Właśnie było słychać, co będzie, gdy zrobimy ripple na off. Właśnie będzie dziura. Jeden item. Natomiast jeżeli zrobimy ripple na all tracks ustawimy, to menedżer plików został dostępny do dzisiejszego dnia. Menedżer plików od dzisiejszego dnia. Druga pomyłka znowu. S na początku. Tutaj S na końcu. Cofamy się. Dostępny. Dzisiejszego dnia. Menedżer plików od Rhythm Software to był pierwszy wynik, jaki zawsze pokazywał się. Od Rhythm Software to był pierwszy wynik, jaki zawsze pokazywał się. I znowu. Jeden, cztery, S. Wynik, jaki zawsze pokazywał się po wpisaniu frazy menedżer w sklepie Play. Później firma Rhythm Software chyba została przejęta, bynajmniej menedżer został przejęty przez firmę, którą po polsku czyta się Hetach Mobile. I tak dalej. W ten sposób można sobie bardzo precyzyjnie kawałek po kawałku wycinać różne niepotrzebne rzeczy z nagrania. Kiedy wszystko wycięliśmy, tak jak też mówiłem, prawy Alt R. Wchodzimy do okna renderingu, gdzie możemy sobie wybrać format renderowania i inne rzeczy i wyrenderować projekt. To pokazywam Wam w drugiej części. Teraz załóżmy, że chciałbym, nie wiem, mam nagrany koncert i chciałbym ten koncert podzielić na kilka plików i te pliki zapisać osobno. Import. Nie mam akurat żadnego koncertu, który mógłbym pokazać, więc posłużę się podcastem bezczelnie. I załóżmy, że... Jak i w następnych jego częściach, bram je dowym, bo jest z 2010 roku, w sumie ostatnia jego wersja, V1.62, program. I załóżmy, że chciałbym wyciąć jakiś króciutki fragment, nawet niech będzie podcastu, bo... Program, jak to powiedziałem, darmowy.
na przykład to zdanie. Chciałbym do pliku skopiować. W związku z czym naciskam S, bo tu chcę przeciąć. Jeden item add get. Program, jak to powiedziałem, darmowy. Pauce. I w tym miejscu, w którym chcę zakończyć ten fragment, który chcę wyeksportować, wciskam znowu S. Jeden item add get. Zaznaczam teraz tą rzecz, którą chcę wyeksportować, ten item. 3, 2, 0. Program, jak to powiedziałem, darmowy. Stop. Czyli kontrol strzałka w lewo. I teraz wciskam menu kontekstowe. Kontekst menu. I tutaj szukam. Coś takiego. I teraz, kiedy to nacisnę, ten item, czyli to zdanie, które sobie wyciąłem, będzie wyrenderowany do pliku WAVE i zapisany w folderze projektu w formacie, o ile pamiętam, WAVE. Tak naprawdę Reaper nie ma w planach, o ile mi wiadomo przynajmniej, czegoś takiego, żeby traktować to jako program do jakichś prostych prac, do wycinania kawałków, koncertu czy czegoś, ale no da się użyć. Stąd po pierwsze rendering do folderu projektu i stąd, bo jak to my wyrenderujemy, będzie trochę dziwna nazwa tego pliku. Zresztą to zaraz wyrenderuję. Już się wyrenderowało i w folderze projektu Zara Radio 1 render 1.2.14.z Zara Radio 1 coś tam i reden... Zara Radio 1, render 1, wav 4. Zara Radio 1, render 1. I możemy sobie w Ubarem odtworzyć ten plik. Program, jak to powiedziałem, darmowy. Rzeczywiście jest to, co trzeba. No i potem można oczywiście jakimś tam konwerterem do MP3, czy tam do jakiego formatu chcemy sobie to wszystko przerenderować, możemy to zrobić. Jeżeli chcemy nałożyć jakiś efekt na głos, to tak jak chyba tłumaczyłem w drugiej części podcastu, ale jeżeli nie, to teraz to zrobię. Na ścieżkę, którą chcemy poddać jakiemuś efektowi, naciskamy F. I tu nam się pojawia okno dodawania efektu. Mamy pole edycji, w którym możemy wpisać część nazwy, jeżeli znamy nazwę efektu, który chcemy dodać. Tym przyciskiem nacisnąłem Tab, powodujemy wyczyszczenie pola edycji tego z wpisaniem nazwy efektu. Ok. Mamy przycisk OK, którego wciśnięcie na razie nic tam nie da poza zamknięciem okna dialogowego. Sunset. Drzewo albo plugin rozwinięte 1z3. I tutaj mamy kategorię wtyczek. W drzewie DX1ZZ2ZVST3VST4VST3JVST3I6JS7. Tu są różne kategorie wtyczek, to chyba tłumaczyłem. I następnie mamy List 1 lista wideoprocesor 1Z375. Wideoprocesor 1Z375. Jak widać, tego jest troszeczkę u mnie przynajmniej tych efektów. Zwinięte. Wpiszę verb, jak reverb pogłos. No, reverb będzie słyszalny. Program jak to... Nie, bo to jest... Reverbate to jest taki dyżurny pogłos Reapera. Program jak to powiedziałem, darmowy. Jest słyszalny. Kiedy już dodaliśmy efekt, wcisnęliśmy Enter albo przeciśmy na przycisk OK. Jesteśmy nadal w oknie efektów, ponieważ to jest okno, z którego większość osób widzących będzie ten efekt jakoś sobie edytowało, zmieniało itd., itd. Najczęściej te interfejsy efektów są dla osób niewidomych niedostępne, chociaż efekty wbudowane w Reapera jest to chlubny wyjątek. Teraz to okno, oprócz kontrolek do edycji efektów, ma kilka rzeczy. Jest
lista. Domyślnie ustawiamy się na tej liście, to jest lista dodanych efektów, ponieważ jeżeli chcemy jakiś drugi efekt do ścieżki dodać, możemy to zrobić. Wciskam dwa razy insert. I tutaj, nie wiem, wpiszę powiedzmy delay. Delay. Program, jak to program darmowy. I w tym momencie mam dwa efekty na tej liście. Pierwszy. VST RA verbatę, czyli ten pogłos. Drugi. VST RA delay. Efekty dodają się, tak jak już tłumaczyłem, w poprzedniej części, znaczy w drugiej części podcasta o Reaperze i Osarze, w czasie rzeczywistym, czyli nie jest tak jak w, powiedzmy, Goldwave'ie, w Audacity, w Soundforge'u, że efekty dodają się, jakby zapisują się na kopii pliku, tylko one są aktywne w trakcie odtwarzania. W związku z powyższym można w dowolnym momencie dowolny parametr efektu zmienić, nawet po dodaniu kolejnych efektów. Przechodzę sobie na liście na pogłos. Ra verbatę. Pod tabem. Wielowierszowe pusta. Tu mogę sobie wpisać jakąś notatkę a propos tego efektu. Czasami to się przydaje w jakiejś pracy, zwłaszcza studyjnej, gdzie są potworne ilości ścieżek. Na każdej z nich jest ileś efektów. I realizator chce albo dla siebie, albo dla kogoś innego zrobić jakieś notatki dla pamięci o efektach albo coś. Pusta. Potem mamy kilka przycisków bez nazwy. One są na razie nie bardzo potrzebne. O nich opowiem w czasie tego, gdy będę tłumaczył bardziej zaawansowane opcje Reapera. 0101. Tu mamy listę presetów, czyli domyślnych ustawień, jeżeli efekt takowy posiada. Program, jak to coś tu nawet jest. No tak, tych presetów troszkę jest. Tu mamy dalej przycisk nieopisany. On się może nam czasami przydać. Najlepiej wcisnąć Shift spację. Wciśnięty. No, tylko nie zawsze to działa. Kontekst. O, właśnie. Powinno się powiedzieć otworzyć menu kontekstowe. I tutaj możemy zapisać swoje ustawienie, jeżeli sobie pokręciliśmy gałkami wirtualnymi, zmieniliśmy parametry efektu. Tutaj można sobie zapisać jako ustawienie tego efektu. To jest ustawienie, które będzie widziane tylko przez Reaper. Zapisz preset jako domyślny, czyli po włączeniu tego efektu zapiszę, znaczy wczyta nam się od razu z tym ustawieniem, które sobie zrobiliśmy. Delete preset niedostępny. Tutaj możemy kasować presety, o ile to są presety dodane przez nas. Rename preset niedostępny. Tak samo zmienić nazwę możemy wtedy, kiedy zapisaliśmy ten preset sami. Move up niedostępny. Move down niedostępny. Tutaj można przesuwać jakby na liście w górę, w dół. To też się tyczy tylko naszych presetów. Import preset library 9z7. Export preset library. Czyli te wszystkie presety można wyeksportować i do pliku i powiedzmy komuś dać. I oczywiście możemy również, co było wcześniej opcja, zaimportować z pliku takie właśnie ustawienia. Import VST Path Bank File i 12z17. Tutaj z kolei możemy zaimportować preset w takim standardowym formacie FXP. To jest taki uniwersalny format presetów do efektów, więc niejednokrotnie można znaleźć w internecie zbiory takichże presetów do różnych efektów. Export VST Path Bank File 13. I można sobie swój preset w tym formacie również wyeksportować, żeby się z kimś podzielić. Link to MIDI program Hanger rozwijany. Link to MIDI program, czyli to się tyczy
używania kontrolera MIDI z Reaperem. O tym też będę mówił później. Compatibility settings rozwijane C. Jeżeli coś nie działa, można się tym pobawić. Tu jest do rozwinięcia. Plugin state data 0 KB niedostępne P1 Z7 Save minimal dostatec niedostępa void loading dostatec Save state axvst bank inform plugin w chętras channel sound hanges i 5 Z2G plugin compatibility automation notification rozwijane A. No właśnie. Tego jest sporo. Save preset S1 Z7 i tyle jest w tym menu. Param. Tu mamy przycisk param, ale on nam niewiele pomoże. 2 in, 2 out. To jest rzecz bardziej zaawansowana. O tym będę mówił w kolejnych odcinkach. Uj. Tego nie ma sensu wciskać, bo to nic w dostępności nie zmieni. Oznaczone. Tu mamy pole wyboru, gdy... Nieoznaczone. Odznaczymy. Plany. Program jak to... Jak słychać, pogłos nam się wyłącza, to bypass, czyli ominięcie tego efektu. Takie włączenie, wyłączenie na szybko. Chcemy sprawdzić, jak coś będzie brzmiał bez jakiegoś tam efektu jednego z kilku, można go tym panem wyboru wyłączyć. Program jak to... Karta właściwości. I teraz, jako że jest to pogłos wbudowany w Reapera, tutaj ten interfejs tego efektu jest dosyć dostępny. Zaznaczone -3, -3, 0, podczas. Natomiast 1. Większość efektów, żeby im zmienić parametry, trzeba opuścić to okno dialogowe, naciskając klawisz Escape i w głównym oknie Reapera nacisnąć klawisz B. Kontekst menu. Tutaj otwiera nam się menu kontekstowe, wybieramy sobie efekt, któremu chcemy zmienić parametry. Reverbatę, enter. Parameters. I tu mamy szereg parametrów tego pogłosu. No to na przykład tu sobie zwiększymy na 80. Sprawdźmy, czy się zmieniło. Wcisnąłem Enter. Program jak to powiedziałem. Troszkę się zwiększyło. I tak edytujemy wszelkie parametry efektów. Czyli mamy listę parametrów. Jeszcze raz. Tutaj mamy listę, którą normalnie strzałką sobie wybieramy. Parametr listy. Pod tabem 83. Mamy suwak 83 i mamy jeszcze zaznaczone 07740. Tu mamy pole edycji z wpisaną wartością tego pola. Ono może się różnić. Ponieważ jeżeli na przykład wybierzemy sobie kontekst. Na przykład low pass. I tutaj low pass, czyli filtr, ustawiamy w hercach. Suwak mamy od 0 do 1000 bodajże. I teraz czytnikiem NVDA, jeżeli przejdziemy na ten suwak, jest odczytywana nie wartość tego suwaka od 0 do 1000, tylko jest odczytywana realna wartość w hercach tego konkretnego parametru. Value 20000 Hz. Value 20000 Hz. Natomiast wartość suwaka, którą mamy w pole edycji wpisaną. Zaznaczone 1. To jest równe 1. Value. I jeżeli tutaj sobie będziemy strzałką. 19 000 9 7 6 9 7 10 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
a to jest wartość 0,2 coś tam. I jak wcisnę Enter, przejdę do głównego okna Reapera, wcisnę spację, żeby odtworzyć. Program, jak to powiedziałem darmo, Troszkę mi się też zmienił. To echo mi się troszkę zrobiło takie ciemniejsze. No tak, to wszystko jest.
Ale oprócz tych parametrów efektu mamy jeszcze parametry ścieżki. Jeżeli naciśniemy Ctrl Shift P, można sobie przypomnieć, że używaliśmy tego skrótu, aby ściszać ścieżkę lub item, to z kolei tutaj w tym oknie dialogowym też mamy listę parametrów. Mamy volume, czyli głośność. Tutaj regulujemy głośność ścieżki lub głośność itemu, jeżeli zaznaczyliśmy item, a nie ścieżkę. Oprócz tego pod strzałką w dół mamy pan, czyli balans, panoramę. Mute. Mute, czyli możemy wyciszyć ścieżkę. No i tyle. Ta ilość parametrów może być inna, ale o tym powiem też w przypadku bardziej zaawansowanych prac z Reaperem, bo to wymaga... No to jest rzadko kiedy wykorzystywane, powiedzmy. W każdym razie na pewno w tym menu można zmienić sobie głośność ścieżki, można zmienić balans i można też wyciszyć ścieżkę, ale jak już powiedziałem w drugiej części podcastu na temat Osari i Reapera, można wyciszać ścieżkę klawiszem F5, natomiast dawać jej solo, czyli zostawać tylko tą ścieżkę, wyciszać wszystkie pozostałe klawiszem F6. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie podstawy działania Reapera jako programu do montażu plików i montażu podcastów. Jeżeli oczywiście ktoś by coś chciał wiedzieć, może pisać albo w komentarzach na stronie Tyflo Podcastu, ewentualnie może napisać na mój adres e-mailowy, bo komentarze staram się czytać, ale nie zawsze mi to wychodzi, natomiast no, mail raczej no, mam pod ręką przez cały czas. Adres mój e-mailowy jest troszkę nietypowy. Napisz do Tomeckiego, tak jest adres, napisz do Tomeckiego, @gmail.com. Napisz do Tomeckiego, to się pisze razem, @gmail.com. I to wszystko już na dzisiaj w tym odcinku Tyflo Podcastu. Ja się już z Państwem żegnam, kłaniam się serdecznie. Tomasz Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.